Far Cry 4! Proszę, proszę nie regulować odbiorników. Wszystko dobrze z dźwiękiem, tylko się jeszcze tutaj poprawiam. Słuchawki poprawiam i tak i tam. Witam, witam, Masters 15 się nazywam, dzień dobry. Far Cry 4! Gramy sobie dalej. Witam w Mastersów 15 Show! Wspaniałym show, który to jest moim show! I w dzisiejszym materiale, moi drodzy państwo, zaczniemy sobie od misji dla Yogiego i Reggiego. A przez sporo czasu teraz nie nagrywałem, aby znowu znaleźć chcicę na tą grę. No i tylko ją odpaliłem i już ją mam. Mój Boże, look at this shit, how beautiful is that, boy! How beautiful it is! Yes! Przepraszam, aż mi się kurwa, aż polskiego w gębie zapomniałem, nie? Spójrz na ten wodospad, człowieku. Czy on jest piękny? Czy ta gra nie jest piękna? Kurwa, już by tylko taka grafika mogłaby w grach komputerowych wychodzić, nic by się nie stało. Jakby zamiast w tej całej technologii gamingowej rozwijali inne aspekty, takie jak gameplay, takie innowacje gameplayowe, takie jak, nie wiem, kurwa, historia na przykład, zamiast bawić się tylko w RTX on. Coraz ładniejsza graficzka, ale ładna graficzka, 10 na 10 by powiedział jakiś, nie wiem, Remigiusz Maciaszek czy ktoś, no offense oczywiście, to wiecie, no moim zdaniem jakby w inne dziedziny technologii gamingowej się udano bardziej na przestrzeni tych, no 10 lat, bo w sumie ta gra ma 10 lat. Czy ta gra wygląda jakby była sprzed dekady? No tak nie bardzo, nie powiedziałbym. Wygląda zajebiście. No i dobra, no i tutaj może trawka trochę rzeczywiście odstaje, ale zauważcie, jaki ten świat jest wielki, no nie? Więc powiem wam tak, to jeszcze nie są kurwa bugi, no nie? W sensie, Jezu, jakby coś takiego jest również w dzisiejszych grach. No nie wiem, no w cyberpunku coś takiego to w ogóle jakby były takie same problemy w cyberpunku, że tutaj trawa trochę odstaje w pewnych momentach, czy coś, to by się nikt do tej gry nie przyczepiał, to by dalej było jakieś 10 na 10, czy coś. Jakby to były najmniejsze problemy cyberpunka, no nie, na przykład. Ale dobrze, dobrze, ruszajmy. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że robimy sobie misję z Yogim i Reggim, głównie dlatego, żeby mieć już to odhaczone, bo jak już wspominałem, nie jestem zbyt wielkim fanem tych misji dla nich, więc no, mimo wszystko chcę je państwu pokazać, więc je sobie zrobimy. To są takie, od teraz to będą takie narkotyczne joyride'y, a później robimy sobie, kurwa, tutaj hodowcy z szanat, właśnie, z jednym alarmem strażnicę, a później ciśniemy centrum propagandowe i jak starczy czasu, to zaczynamy ogarniać tą część kratu. Przepraszam, odbija mi się po montą dea. Tak, tutaj jest właśnie kolejna dzwonnica do odblokowania i w zasadzie już ostatnia w całym tym terenie południowego Kairatu. Także tak. Użytkownik duży mi pisał, stały bywalec tej serii, jak i kanału, pozdrawiam, żebym uważnie przeczesywał ciała przy dzwonnicach w północnej części południowego kratu. No kurwa, niestety ja to zrobiłem off-screen, ponieważ nawet się nie jakby nagrywałem z wyprzedzeniem i nie byłem świadom tego czegoś, więc tego komentarza, więc no niestety, chyba żem to przeoczył, proszę mnie wybaczyć. Ale możesz napisać, o co chodziło, bo nie zwróciłem na to uwagi. Sprawdzałem te ciała, nawet nie wiedząc o tym komentarzu jeszcze wówczas, sprawdzałem te ciała, ale nie przyjrzałem się, nie odkryłem tego, co miałeś na myśli. Works. I could see through the walls. What? Bollocks to that. You just heard his footstep. No. I'm deaf in one ear. Remember Sao Paulo? All right, the trombone player. Yeah, the one-armed trombone player. But now that AJ's here, he could settle our little disagreement. Indeed he can. But he's our guest, so let us be cordial. Ah, this one's a lovely juggler. Mm-hmm. We call it Oculus Spliff. Oculus Spliff. As you see through the walls of perception. But you'll need a topper with that one, mate. No tak. O kurwo. AJ powiedział, co to do cholery było, a nawet nie usłyszałem, jak to mówił.
Mam być szczery. Wkrótce w ogóle sobie zrobię zakupy gamingowe, bo już kurwa na takim syfie lecę, ludzie, naprawdę. Ta moja myszka już mi się zepsuła, ja już jadę na zepsutej myszce. Ej, Jayu, czy ty jesteś pod wodą? Ty masz zajebiste rękawice, to nie są takie zwykłe skórzane, tylko z jakimś tam... takim chropowatym wnętrzem. Spliff z kolą. AJ, przepraszam za tę niespodziankę. Yogi trochę przesadził ze strzykawką, ale musieliśmy cię przewieźć w celu przeprowadzenia eksperymentu. Ta seria mikstur nagnie mury percepcji. Twoja świadomość będzie poszerzona, wznosząc cię na nowe poziomy postrzegania i wprowadzając w stan kosmicznej unii z otaczającym się światem. Nie staraj się z tym walczyć, nie chcesz mieć złego odlotu. Ta dawka powinna wystarczyć na dotarcie do nas. Reggie. No super! Oczywiście... kurwa, zajebany niedźwiedź jest obok nas. Oj, to nie jeden, widzę. Przepraszam. Czy te pyłki latają wszędzie? Ja mam trochę alergię niestety. Ale staram się to kontrować. Jak wyłażę na dwór, to zawsze chodzę w masce przeciwgazowej. Przez co dramatu nie ma. Co prawda ludzie się patrzą na mnie jak na idiotę, ale mam to gdzieś. Dobra, no to umówmy się. Możemy zapomnieć, że ten niedźwiedź nas nie zauważy. Przygotujcie się na sceny rodem ze zjawy. Albo nie? Okej. What the hell? Where am I? Oczywiście mamy wrogów inbound. Kałaszek może być. No i kurwa, niezła faza, hehe. Oczywiście piesy zajebane. A myszka mi się w ten sposób rozwaliła, że mam trudności z ciśnięciem zarówno prawego, jak i lewego klawisza. Więc muszę to robić dwa razy mocniej niż normalnie. W takich grach single player jak Far Cry to akurat nie jest specjalnie trudne. W sensie nie przeszkadza jakoś bardzo, idzie się do tego przyzwyczaić, no ale już w takim, nie wiem, powiedzmy Multi MW 2019, w które wciąż gram, no to, o kurwa, no możecie sobie wyobrazić, że tam gdzie są tryhardowcy, półhaksiątka, haksiątka i tak dalej, konsolowcy z maksymalnym wspomaganiem, no to nie jest łatwo wygrać z nimi, gdy ma się trudności ze wciśnięciem klawisza jakiegoś. Nic dobrego, AJ, nic dobrego. Czy... te małpy mają C4 w brzuchach? Tak, owszem mają. No nieźle. Także tak, ludziska, jeżeli zastanawialiście się, jak wygląda świat na fazie, bo nie braliście, tak jak ja chociażby, narkotyków, no to kurwa już wiecie. Czyli jak? No tak bym powiedział, tak kolorowo, dosyć kolorowo. Odlot kurwa niezły. A, i słuchawki muszę nowe kupić, to na pewno, bo już też są takie problemy, że jak się źle ustawi kabel, przewód wiodący do kompa, to będę słyszał tylko na jedną słuchawkę, więc muszę odpowiednio nastawić niczym w starym telewizorze antenkę, żeby słyszeć na obie słuchawki. Dobra, szczerze, ja bym raczej ominął te dwa czołgi chodzące. Ponieważ nie mamy odpowiedniej broni, by z nim walczyć. O, dalej rady włączone, to jest interesujące.
Dobra, nie zwróciły na nas uwagi, to git. Chłopaki, czy to wy? Nie, o kurwa! Spierdamy. Mówię, walka z jednorożcami to naprawdę nie jest najlepszy pomysł na świecie. Mając tylko kałacha. Offscreen sobie na nie zapolowałem, co prawda. No i całkiem dobry okazał się być, o dziwo, mówię o dziwo, bo to mimo wszystko mniejszy kaliber, Shredder, czyli ten K10 Vector. Sęk w tym tylko, że on jest tak królewsko szybkostrzelny, że no, pół magazynka w łeb było w stanie położyć nawet nosorożca. Trochę OP broń, ale tak jak już wcześniej mówiłem, to takie power fantasy, czytaj bronie, które są naprawdę, naprawdę overpowered w grze single player, nie są niczym złym. Chłopaki! Aha. Kurwa. Jeden się zjarał, nieźle. Serio nie mam nic? No dobra. Może mi odpuści ten niedźwiedź. No tak wygląda, jakby odpuścił. No i dobrze. Chłopcy, halo! Jak mam ładnie podkreślone wszystko. Nawet orły szybujące wokół nas. Jako zwierzątka. Fantastycznie. No ale mówię, nie jestem fanem tych misji, bo dla mnie to jest trochę dziwne, że AJ daje się im tak ćpać. Bo powiedzmy, że teraz za drugim razem to jeszcze ma to jakiś sens, bo się jeszcze tam powiedzmy nie spodziewał, ale takich misji chyba jeszcze będą dwie albo trzy. No niech zgadnę, jakieś leże bestii przed nami. Albo nie. Oh god! Ow, how did you... How did this... Oh god, it's worse than I remember. We're only 30 seconds in, it gets much worse. Oh. I see my little concoction worked out for you. Our concoction? Ours. You drugged me. We offered, were you accepted? Ryan, you still have all your bits and bobs, no harm, no foul. Besides, now you have the recipe. Right, and you can glean the benefits of its effects anytime you want. Like a superpower. Exactly. And there's plenty more where that came from. You just come on back to us the next time you need a little kick, yeah? Until then, shall we? AJ, ty nie jesteś zbyt rozmowny z nimi, co? O, no i widzę, że znowu mamy kurde nasze brońki. Umiejętność wydłużone działanie mikstury łowieckiej została odblokowana w menu umiejętności. Rzecz dla nas totalnie bezużyteczna, ponieważ ja, no, nie potrzebuję tych mikstur. Wiecie, da się polować na spokojnie bez nich, to jest taka, tam powiedzmy, kto chce, to niech sobie tego używa, ale bez takowych również się da. One co prawda ułatwiają to wszystko, no ale właśnie, może właśnie to mi się nie podoba, że za bardzo ułatwiają, sam nie wiem. Coś mi nie gra, kurde, w każdym razie. A, dobra, w sumie widzę, że tak, tutaj mamy gniew pagana, konwój, tutaj mamy jeszcze nieznane miejsce i tutaj mamy dostawy dla złotego szlaku. Więc myślę, iż pociśniemy tam, bo to są chyba takie ostatnie niezrobione rzeczy w tej części. No a później cyk, cyk, no i zobaczymy, jak starczy czasu, może jeszcze to zrobimy, może to zrobimy, zobaczymy, kurde, przecież mieliśmy cisnąć tutaj. Ale to może w następnym odcinku zrobimy to i fortecę Bagadur. I to.
na przykład. Dobra, to teraz lecimy tutaj. Ja se podjadę Cholipcia i widzimy się, kurczę, na miejscu. Z2. Będzie walenie. Dobra. Walenie zakończone pomyślnie. Proszę nie wyciągać z kontekstu tego mojego tekstu, naprawdę. Zaznaczam tutaj kontekst, proszę tego nie szotować. Chodziło o rozjebanie konwoju Pagana. No, a my jedymy dalej i mamy jeszcze 600 metrów. Niby mógłbym jeszcze zrobić cięcie, ale tak naprawdę to nie ma sensu, ponieważ uważam, że zawsze miło jest się przez chwilę chociaż ponapawać tutejszym klimatem, widokami, kratem jako takim. Może to, co bym nieco zmienił w tej grze, to system działania wydarzeń karmicznych, ponieważ czasami wydaje mi się, że przy takim free roamingu człowiek, który, tak jak ja, ma taką potrzebę, by je wykonywać, nawet jeżeli wie, że są mu one po nic, bo już osiągnął maksymalny poziom karmy, proponowałbym, by były one nieco... Bo ja wiem... Zrobione rzadziej. Jak John Wick, kurwa, z samochodu. No, więc by były one zrobione rzadziej. Głównie dlatego, bo one stopują troszeczkę gameplay. Jest ich tak dużo, że człowiek, który ma ochotę tak wszystko kompletować, nabiera się na to i dalej je robi. Znaczy, ja już przestałem, muszę przyznać. Ale ciężko mi było się z tym rozstać, bo zawsze mam taką podświadomą potrzebę wykonania tego, jakby po prostu, żeby pomóc Złotemu Szlaku. Nawet wiecie, zapominam jakby, że gameplayowo jest mi to już po nic, tak mechanicznie. Ale po prostu człowiek chce pomóc. Więc jakby robili to rzadziej, to też człowiek by to robił raczej z większą chęcią. A w ogóle proponowałbym bardzo obniżyć... No bo już słyszycie, te automaty to jest kolejne wydarzenie karmiczne. Proponowałbym obniżyć ich częstotliwość w chwili, gdy mamy maksymalny poziom karmy, no bo po co one dłużej? A mówię, to wydłuża gameplay. Jedziesz z jednego punktu, powiedzmy, nie wiem, tutaj sobie z bazy zrobić ten znacznik i po drodze, kurwa, masz 3 wydarzenia karmiczne. Wiem, nie trzeba ich robić, ale... No, to jest takie moje pierdolenie, no. Trochę mnie to frustruje, że jest tego tyle. Dobra, nieważne, robimy to. Come in, please. Come in, please. Ajay, it's Gopal. I'm sending you the coordinates for the new drop sites. Grab the packages before the governor's men reach them. The governor's men? Paul Harmon on Noor. Whoever is in charge of that region, I'm talking about their forces. Over and out. Over and out. Dobra, Ajay się już przyzwyczaił. Wsiadamy na brzęczyka. Palimy, jedymy, jak to się mawia. No i kurde, po dziś dzień nie umiem wyłonić zwycięzcy, jeżeli chodzi o Far Cry'a, nie? Nawet nie umiem powiedzieć, który mi się tak najbardziej podoba. Każdy podoba mi się na swój sposób. A już w ogóle wybrać, który z antagonistów jest najlepszy spośród Vasa, Pagana i Josepha Seeda, to jest, kurwa... Temat na w ogóle na zrobienie jakiegoś filmu złożonego. Dobra, zczarli się. Fajna muza tu się zawsze załącza. Z czym walczycie? Z pieprzonym orłem? Żegnam. First one.
To był jakiś obóz szerpów, czy coś, tak zwany. Co ty miałeś? Co ty miałeś? Kałacha? Dobra, kałacha. Myślałem, że już mają te P416, ale to dopiero chyba w północnym krasie będą mieć. Ukryty? Niechcący go dobrze ukryłem. Każdy z antagonistów w tych trzech Far Cry'ach, czytaj Far Cry 3, 4, 5, jest wybitny, na swój sposób ikoniczny. Ale dobra, może porozmawiamy o tym później, jak nie będziemy na pompie, bo teraz trochę jesteśmy na pompie. O, już widzę kolejnych przeciwników. Powinienem dalej lądować. I zdjął. They are down. A, tutaj też byłem. Tu była maska Yalunga. I have the last one. Wonderful! Please deliver them to this location. Ambush! Jakby to powiedział Ghost z MF2 oryginalnego. Dobra, pozwalam ci żyć, frajerze. Czmychaj. Czy coś? A właśnie, jak chcecie, napiszcie mi, który antagonista waszym zdaniem jest najlepszy. Czy jest to Pagan, czy jest to Was, czy jest to Joseph Seed. Możecie zaargumentować. Bo jeżeli o mnie chodzi, to tak jak mówiłem, jestem rozdarty troszeczkę. Każdy jest fantastyczny na swój sposób. Wiecie, co mnie uderzyło? To, przed czym się... Kurwa! Cały czas bałem, czyli górny wirnik. Nie zdążyłem kucnąć na czas. Auć. No ty pieprzony skurwysynie! Co za cfel? Here are your packages, all accounted for. Please, Jira. Jira? I think you mean Kira. Hey, papa. I slowly I'm sorry, I haven't been getting much sleep. Thank you again, Ajay. Jira. A ty, mordo, wierzysz w Jirę? A może w dżihad, kurwa? Nie wiem. Dura. No to teraz. Wypadałoby sprawdzić to. Po czym centrum propagandowe. No i to od razu. Więc będzie dużo walki. Oj, będzie w tym odcinku dużo walki. Ale się należy. Mam nadzieję, że się państwo cieszą, kurczę. O kurwa. Żeby się nie zepsuł. Dobra. No bo tak, Was jest wspaniałą postacią złożoną. Mogliby mu dać więcej czasu, screen time'u w Far Cry 3, mogliby go bardziej rozbudować. Zrobili to bodajże dopiero w tym jednym z tych trzech dodatków do Far Cry'a 6. Właśnie ten był taki dodatek o Wasie. Bardzo rozbudował jego charakter, podobał mi się on. W zasadzie ostatnia rzecz, która fajna wyszła z Ubisoftu spod znaku Far Cry'a, to właśnie było to. Te trzy dodatki. Bo Far Cry 6 absolutnie nie jestem fanem tej gry. Jest ona dla mnie zbyt karykaturalna, powiedziałbym. Śmieszna, niedojrzała. O, to jest dobre słowo. Uważam, że Far Cry 6 jako historia jest niedojrzały po prostu. Bo to, że wiecie, w Far Cry'ach było dużo tam głupot, czy coś nawet, nie wiem, w Far Cry 4. Aczkolwiek ja nie powiedziałbym, że w Far Cry 4 to jest jakieś głupie, czy takie dziecinne. Powiedziałbym, że to jest po prostu osobny taki styl przypominający kreację Quentina Tarantino.
tym wszystkim. Moja działka, Sarbajit, pozwalam ci pędzić Bimber pod warunkiem, że 20% twojego towaru trafia do mnie. Wiem, że ukrywasz przede mną pieniądze, mam na wyspie swoich ludzi, którzy pilnie cię obserwują. Chcę dostać dostawę dziś wieczór. Daję ci tylko jedno przyjacielskie ostrzeżenie, zanim wyślę cię do pokoju smutku, albo od razu do miasta bólu. A gdzie jest kurwa komnata cierpienia, albo korytarz gwałtu? Kapral Satish Nat. Korytarz gwałtu, kurwa. Jak to brzmi? Co z toaletą mordu? Gdzie jest piwnica żalu? Strych strachu! O, to jaki łamaniec. Wysłali mnie na strych strachu. Co jest, kurwa? Źle lecę. No więc no, Vas Montenegro, tragiczna postać, chciałoby się rzec, wykorzystywana przez swoją siostrę, zdradzona przez swoją siostrę. Skonfliktowany człowiek, którego nie tyle uważam, co pochłonęła ta przysłowiowa dżungla rodem z Serca Ciemności, co bardziej przyswoił ją, zaadaptował się do niej, aby przeżyć. I jest po części tego świadomy. No i przez swoje życiowe wydarzenia ma on traumę tak naprawdę związaną z rodziną. Często tam Jasonowi w tej trójce mówił, że rodzina to cię wpędzi do grobu, no nie? Czy coś w tym stylu. Także tak, kurczę. Świetnie zagrana postać przez, jeżeli dobrze mówię, Michaela Mando. Bardzo, bardzo fajny aktor, chociaż niedoceniany moim zdaniem. Aha, tam jest to centrum propagandowe, tak? Dobra, ale to na razie jakby podlatujemy odebrać tą misję, to jeszcze nie jest to centralnie. Mogę opowiedzieć nawet pewną ciekawostkę z tym związaną. Mianowicie na początku... Co? Kurwa. Jak jest wpierdolił, dobra. Mianowicie, dobra, zanim odpalę, to jeszcze powiem. Rola Vasa w Far Cry 3 miała być pierwotnie o wiele mniejsza niż końcowo wyszła. On nie miał być na okładce, czy coś takiego, no nie? Miał nie być w ogóle tej sceny, gdzie Vas mówi, że Did I ever tell you the definition of insanity i tak dalej, no nie? Tego w ogóle miało nie być. Natomiast Michael Mando tak dobrze zagrał tą postać, tak wybitnie, że stwierdzili, że kurde, jest ogromny potencjał, no nie? Więc rozszerzyli jego rolę i dzisiaj Far Cry 3 wygląda tak, jak wygląda. Okej. Okay. No to jakiś większy compound będzie. Znaczy, muszę przyznać, że aktualnie moim ulubionym, a zarazem takim niedocenianym cytatem Vasa jest słynne SHUT THE FUCK UP! Bo to jest naprawdę dobrze dostarczone shut the fuck up. To nie jest jakieś tam byle jakie. Za każdym razem, gdy Vas mówi shut the fuck up, to człowiek ma ochotę zamknąć mordę. Czy co? Dobra, tu już sobie usiądziemy, żeby nie robić rabanu. Znowu oberwę, kurwa, wirnik. Dobra, nie oberwę. I tak. Zastanówmy się tutaj. Ten. Natomiast Pagan w czwórce. No, Pagan jest przede wszystkim. Przede wszystkim lubi AJ-a. Was. Powiedzmy, no, za Jasonem nigdy nie przepadał co najwyżej. Nawet nie wiem, czy go szanował, czy to jest odpowiednie stwierdzenie. Natomiast, no na pewno go nie lubił, prawda? Wyśmiewał go. Czuł do niego może taką litość troszeczkę z powodu tego, że daje się zmanipulować Citrze, tak jak niegdyś on. Ale na pewno nie był pozytywnie do Jasona nastawiony. Natomiast Pagan jak najbardziej jest do AJ-a nastawiony, więc można powiedzieć, że cały początek tej gry, który doprowadził do obecnych wydarzeń, był jednym wielkim nieporozumieniem. Bo mamy potwierdzenia, czego dowodem jest to ukryte zakończenie
tej gry, które mogliśmy zrobić na samym jej początku, że gdyby AJ nie został uratowany przez Złoty Szlak, to tak naprawdę Pagan by mu nic nie zrobił, ba! AJ byłby ustawiony i od razu wypełniłby swoją misję. Z zaniesieniem prochów matki do Lakshmaty. We get hostile. But where's another hostile? Here's another hostile. No miałem nie zaznaczać, kurwa, już dwóch zaznaczyłem. Chociaż możemy się umówić, że zaznaczanie bronią jest dozwolone. Aczkolwiek no to jest trochę OP, że teraz ich widzimy centralnie, prawda? Kurde, mamy 15 noży do rzucania, to jest bardzo dużo. Tam jeszcze jeden, czyli przynajmniej 5. Dobra, zrobimy standardowo. Tutaj poleci C4. Kno, sifo! Tak zwane. W ten sposób. To powinno tutaj załatwić sprawę. No może jeszcze tutaj na serwer damy. To już jest chyba wszystko, co możemy rozdysponować. Albo i nie, mamy jeszcze jeden, ale dobra, może później. Siema. Teraz tak, ten idzie tutaj, to może zauważyć ciało tego, jakbyśmy go rozjebali. On to może dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeszcze tu mnie może z jeden zaskoczyć. O, czekaj, ten się cofa. Co to kurwa było? Nie, serio, jakby... Co to kurwa było? Trafiłem go w głowę, no... Czy się mylę? Czy się mylę? Dobra, jazda kurwa. Dawaj ten alarm, kurwa. Teraz tak. Granaty przylepne. Dobra inwestycja, tak zwany Semtex. Wyważone serie. Dobra, co tam jeszcze jedzie? A, ty przeżyłeś, Mendo. Co my tu jeszcze mamy do zniszczenia, bo nie widzę. Nie, serio, co mamy tutaj jeszcze do zniszczenia? W sensie w tym budynku. Bo nie ogarniam. Na pewno to... Nagrywanie się zatrzymało w chwili, gdy rzucałem granat. Myślałem, że zginę od tego. Tak się jednak nie stało. Wyeliminuj wszystkich. Moi drodzy państwo, zapraszam. O tym Mendo, kurwa. Jest! Macie, kurwa. Czężyk Max. I guess that's it. W sumie ten pierwszy headshot, co mi nie wyszedł, mógł być spowodowany właśnie tym, że ja mocniej muszę nacisnąć. Ale tak jakby dźwięk był. Nie wiem. Może po prostu nie trafiłem. Dobra. To w takim razie teraz ciśniemy tutaj od razu. Dawać furę. Może być quad. Nie ma sprawy. Może być ten. Palimy jedynym.
A swoją drogą, Pagan Min to w ogóle jest... Good job, Adzie. A posłuchajmy. Thanks, mate. Ten Pagan Min jest grany przez... Znaczy, głos podkłada mu Troy Baker, a to jest gościu o... No w sumie, muszę przyznać, że absolutnie niesamowitym... O Jezu, tak? Dobrze. Dobrze pójdę. Jasne. You're probably wearing the same pair of underwear for 12 to 36 hours at a time, given the type of work you're doing. You've got to have some bad chafing going on right now, Yar. I'm serious. I mean, the itchy asshole symptoms you must be having must be crazy. And having a clean asshole when you're defeating evil is very important. Am I doing that random thing where I trail off and lose you again? I'm sorry, dude, but really, I really do care about you, man, Dobra, gościu, no już chill the fuck out, no dobra, koniec tematu, no. No nie ma sprawy. Mój Boże. Dobra, tego nie można zaznaczyć. A, można. Zabawmy się, ej, kurczę, zabawmy się w takiego snajpera. Oni nawet będą wiedzieli, że coś jest nie tak, że ktoś nas atakuje, nie? Ale mimo to, my kurwa będziemy sobie tutaj na skarpie, za jakimś drzewkiem, o kurwa, będziemy ich kosić jednego po drugim. Ale będziemy próbować tak, żeby jeden nie zauważył drugiego. Oczywiście spierdolę to za pierwszym strzałem już. Ale... do odważnych świat należy. Good shit. Teraz tak. Tam mamy lekki problem. Trzeba poczekać. Ale idzie całkiem nieźle. Co, on się szczarnął, czy o co chodzi? Nie, chyba nie. Teraz tak, może tutaj kurwa klapsznij te chuj, zaryzykuję. No tak. No i już się cały plan posypał. O kurwa, ale klyn. Spróbujmy podejść. Okej, dobra. No i co? Zadziałało. Ej, oni mieli alarm w ogóle? A, chyba nie wezwali dlatego, bo mnie w końcu nie zauważyli. No, to mogło być dlatego. Fucking nice one, mate. Git. No dobrze. Jeszcze miałem dokończyć. No więc, ten Troy Baker to jest nie byle jaki gość. On podkładał masę różnych głosów w gamingu, naprawdę masę, tonę różnych gości. No ale kojarzycie głos Pagana, prawda? Podkładał głos Paganowi na przykład. Czy uwierzylibyście mi na słowo, gdybym powiedział wam, że ta sama osoba podkładała głos Joelowi w The Last of Us? Zwłaszcza na pewno wiem, że w The Last of Us 2 mu podkładał. No w życiu, no przecież to zupełnie są różne głosy, prawda? Zupełnie inaczej brzmią. A ten typ ma właśnie takie zdolności, że on może, że on potrafi robić takie różne głosy. Symultanicznie jakby, nie? Że jest w stanie zrobić taki... jakby nazwać głos Pagana? Kurwa, ja się na tym nie znam. Dobra, nie będę tutaj knosił niczego, bo zaraz powiem naprawdę jakąś głupotę, ale... są to głos Pagana, głos Joela z The Last of Us, no to są dwa zupełnie inne głosy, no nie? A on jest w stanie
je oba zrobić, zmodulować. I to nie wszystko, on jeszcze tam w różnych, naprawdę przeróżnych, najróżniejszych grach zagrał, przynajmniej podłożył głos najprzeróżniejszym postaciom. Chłop ma takie zdolności, nie? Także imponujące, naprawdę, to robi wrażenie. Ale moi drodzy, proszę mnie posłuchać. Myślę, że będziemy kończyć ten materiał. On widzę, że kolejny gniew Pagana. No to tych gniewów Pagana to jeszcze będziemy mieli chyba 4 minimalnie, skoro się pojawia za każdym razem, gdy przejmiemy coś takiego, taką strażnicę. Dobra, off-screen zrobię to zabójstwo, off-screen zrobię kreacki tydzień mody, off-screen zrobię chyba to i to. To sobie zostawmy, powiedzmy, na jakiś tam free roaming kiedyś. I w następnym materiale zrobimy sobie albo te 3 strażniczce, no nie, te 3 posterunki, albo zrobimy sobie tutaj jeden posterunek, jedną dzwonnicę i tutaj cyk. I może jak starczy czasu, to mówię, fortece Bagadur. No, także mamy zaprojektowany plan na kolejne odcinki. Moi drodzy państwo, Master Soul 15! Oczywiście do państwa szprechał i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczyska, trzymajcie się, hejos!